rozpoczynamy. Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco w hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na szczególnej uroczystości. Ta szczególna uroczystość jest dlatego szczególna, że gościmy pierwszaków z Wyszkowskich Szkół Podstawowych. Drogie koleżanki i koledzy pierwszoklasiści, witam Was bardzo serdecznie na pierwszym wspólnym spotkaniu z gospodarzem naszego miasta, panem burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim. Myślę, że zapamiętacie ten dzień na długo, a gdy spotkacie się tutaj ponownie za 6 lat, gdy będziecie kończyć 6 klasę, chętnie wrócicie wspomnieniami do tego dnia. Wielu z Was ma na pewno na przykład jakąś taką zabawkę, tak jak te dzisiaj, które dzisiaj dostaliście. Bardzo je lubicie, tak? I dbacie o nie. I uważacie, żeby się nie zniszczyły. I tak samo powinniście uważać, żeby nasza flaga, nasz herb były, się nie zniszczyły, szanować je. Powinny być one dla Was bardzo ważne. Dzieciaszki, Bata kilka minut temu wspominała o panu, który rządzi naszym miastem, prawda? Jak on się nazywa? Może ktoś pamięta? Burmistrz, dokładnie. Chcecie poznać? Zapraszamy burmistrza Wyszkowa, pana Grzegorza Nowosielskiego. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkie wyszkowskie pierwszaki. To wasze pierwsze tak poważne spotkanie z Wyszkowem. Chciałbym was poznać wszystkich, ale też chciałbym, żebyście dzisiaj lepiej poznali swoje miasto. Poznali i jeszcze bardziej je polubili. Raz jeszcze pozwólcie, że wyrażę radość, że przyszliście dzisiaj tutaj wszyscy i od dzisiaj już jesteście pełnoprawnymi pierwszakami z gminy Wyszków. Możecie teraz poklaskać trochę. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodną kolę w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być.